Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj zajęcia plenerowe i wieczorne. I co robimy? Robimy zdjęcia z długim czasem naświetlania. Z długim czasem naświetlania, to znaczy 1/5 sekundy. To już jest dość długo i trzeba wiedzieć, jak uchwycić taki ruch. Przede wszystkim założyłem filtr 32 ND i fotografuję dzisiaj zarówno w JPG, jak i w brawach. Zasada jest taka, że obiekt, który będę fotografował, ma być dokładnie w tej samej odległości przez cały czas od Mavica. Tło się zmienia, jest rozlane. Trudne ujęcia, bardzo trudne do uchwycenia. Trzeba naprawdę mega dużo cierpliwości, żeby to zrobić. Ale da się i są fajne efekty. Inspiracją do tego filmu jest film Chrisa Rollinsa i dokonania jego Chrisa Rollinsa. Nie jest to youtuber znany, ale fantastyczny pilot. On robił to innym dronem, bo robił to Phantomem Pro, jeszcze dwójką i Obsidianem właśnie. A my spróbujemy to zrobić dzisiaj Maviciem. Maviciem nie widziałem jeszcze takich ujęć, ale pewnie ktoś z Was już to robił. Aha, i jakby ktoś chciał wywołać te zdjęcia, to poniżej w linku będzie adres do nich, do RAW-ów. Jakbyście chcieli je wywołać, to jak najbardziej zachęcam. Jedne z trudniejszych ujęć. Trzeba wiele parametrów wziąć pod uwagę. Długość ekspozycji. 1/5 sekundy chyba trochę za długo były prześwietlone zdjęcia. Zrobiłem 1/6, 1/8 sekundy. Ale ciężko jest uchwycić dokładnie tą synergię pomiędzy ruchem moim a ruchem drona. Nie takie proste, tym bardziej, że ja nie umiem jeździć jeszcze na tej desce. Przy Active Track nie da się zrobić ustawień manualnych, trzeba zrobić, korzystać z ustawień automatycznych, a to mnie boli, bo chciałem zrobić 1/5 sekundy ISO setkę, ale wychodzi mi 400 ISO i 250, zaraz zrobimy sobie tutaj manualny tryb. 55% baterii zostało, let's go! Let's go! Zrobiłem dwa bardzo dobre loty, naprawdę Mavic się świetnie sprawuje i miejmy nadzieję, że efekty będą dobre. Jestem tego pewien, że będą dobre. Natomiast potrzebne mi są na pewno lepsze, więcej baterii, jeszcze ze dwie. I druga rzecz, która jest mi potrzebna, tablet trzeba naprawić, bo nie wszystko widzę w telefonie. Na pewno tablet i na pewno filtr 64 to są takie rzeczy, które mogę zamówić i śmiało. Tablet trzeba naprawić, baterię trzeba zamówić i filtr zamówić. A efekty sprawdzimy w domu i wtedy Wam skomentuję. Jestem bardzo zadowolony z tego dzisiejszego latania tutaj, było naprawdę mega. Ale może wyszło z 10 dobrych, tak patrzyłem jeszcze przed chwilą. Jest ok, jak na te próby. Uważam, że można zastosować i spróbować jeszcze filtr 64. Jak będziecie próbowali, trzeba mieć sporą przestrzeń do tego, żeby zrobić takie ujęcia, przynajmniej bardzo spokojną drogę i ze 300 metrów wolnej przestrzeni, bez drzew, drutów, linii i tak dalej. Ale jest w porządku, jestem bardzo zadowolony.
Z innych informacji ostatnio dostałem list od DJI z pytaniem, czy chciałbym przetestować tego małego drona Telo. Zgłosiłem się, podałem też ile filmów zrobiłem na ten temat. Zasada jest taka, że na 20 dni udostępnią mi tego drona. Zdaje się, że trzeba jakieś kliknięcia też zebrać. Ja nawet nie miałem czasu tego specjalnie przeczytać. A jeżeli będzie recenzja dobra, to mogę sobie zostawić tego drona. Także jeżeli chcecie mi pomóc trochę i wesprzeć ten kanał, to prośba też o kliknięcie w ten link dotyczący właśnie samego testowania Telo. Jak dostanę go na własność, to pewnie rozlosuję wśród któregoś z moich widzów. Czemu nie? Już parę rzeczy rozdałem na tym kanale, także mogę rozdać i to. Cały czas dostaję od Was bardzo dużo pytań. Myślę, że nakręcę w najbliższym czasie, w ciągu następnych kilku dni odcinek Q&A i odpowiem na kilka pytań, bo kilka z nich naprawdę było fajnych. A tymczasem pozdrawiam bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego i trzymajcie się. Cześć!